Cześć, witam Cię na moim kanale, ja jestem Damian, a dzisiaj pokażę Ci, jak opanować jedno z fundamentalnych ćwiczeń, jakim jest podciąganie. Zapraszam. Podciąganie jest to ćwiczenie złożone, które angażuje mięśnie takie jak najszerszy grzbietu, mięśnie klatki piersiowej, mięśnie brzucha, triceps oraz biceps. Dlatego warto zacząć od rozgrzewki, którą możesz zobaczyć na moim poprzednim filmiku. Pierwsze dwa ćwiczenia uczą nas prawidłowej kontroli brzucha oraz pleców, zwłaszcza łopatek. Podobne ćwiczenia wykorzystamy podczas nauki pompek. Kolejne ćwiczenie coraz bardziej przypomina nam nasze wymarzone podciąganie, jednak wspomagamy się trzymając większość naszego ciężaru na jakimś podwyższeniu. Następne ćwiczenie jest to tak zwane podciąganie negatywne. Skupiamy się w nim na fazie ekscentrycznej, czyli punktu, w którym nasze mięśnie są najbardziej napięte. W tej fazie pomaga nam grawitacja, dlatego jest to idealny sposób progresji. Staramy się utrzymać nasz ciężar jak najdłużej, po czym powoli opuszczamy. Jeśli nie jesteś w stanie doskoczyć do drążka, możesz wykorzystać boks lub jakąś oponę. Ostatnią progresją jest tak zwane półpodciąganie. Może ono sprawić nieco problemu, ponieważ tu już podciągamy ciężar całego swojego ciała. Bardzo ważne w podciąganiu jest napinanie pośladków, brzucha oraz silnych chwyt, ponieważ odpowiadają one za konwersję siły. Pamiętaj o tym, aby nie wystawiać bez potrzeby swoich stawów ramiennych z elewacji, ponieważ może się to dla Ciebie źle skończyć. Gdy opanujesz już prawidłowe podciąganie, warto jest trenować przechodzenie z elewacji do depresji, jednak na tym etapie warto jest zachować napięcie. Mam nadzieję, że mój poradnik komuś pomoże. Jeśli tak, zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu, jakie kolejne fundamentalne ćwiczenie chciałbyś zobaczyć w podobnej analizie. Do zobaczenia.